2016 rok był ciekawym rokiem na rynkach akcji, bo mieliśmy różne tak naprawdę fazy. Pierwsze tygodnie tak naprawdę były dosyć silne wzrosty, później mieliśmy silną korektę, szczególnie na spółkach z WIG-20. Drugi, trzeci kwartał to mocne zachowanie się małych, średnich spółek. No i wreszcie końcówka roku, ostatnie tak naprawdę od połowy listopada do końca roku silne wzrosty, szczególnie WIG-20, i tą jak gdyby kontynuację widzimy również w tym roku. Także był to ciekawy rok, dosyć wymagający, szczególnie dla zarządzających. Trzeba było odpowiedni, że tak powiem, segment rynku obstawić i no po prostu wycisnąć maksymalnie ile się dało. 2017 rok to kontynuacja wzrostów z grudnia, tak? Czyli mamy bardzo silne wzrosty. Od początku roku indeks WIG prawie 16% jest, więc bardzo silne wzrosty. Naszym zdaniem jest szansa na to, żeby była kontynuacja, że ten rok powinien nadal być korzystny dla inwestorów lokujących na rynkach akcyjnych. Tak naprawdę te spektakularne wzrosty, które trwają od końca listopada, to my odrabiamy dopiero straty, jakąś taką różnicę, która powstała między Polską a innymi krajami zarówno rozwijającymi się, jak i rozwiniętymi. Także relatywnie można powiedzieć, polski rynek nie jest aż taki silny, tak? Bo po prostu odrabiamy tą stratę. Fundamentalnie są przesłanki ku temu, żeby była kontynuacja wzrostów, dobre dane makroekonomiczne, nie tylko z polskiej gospodarki, ale i ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej. Obecnie jest jeszcze okres publikacji wyników za czwarty kwartał, także widać, że te wyniki są całkiem przyzwoite w spółkach. Istotną rzeczą jest to, że dopiero ten ożywienie, które widzimy w PKB w trzecim kwartale, czwarty i tak naprawdę pierwszy kwartał, to dopiero będzie widoczne w kolejnych miesiącach w wynikach spółek, także my pozytywnie patrzymy na rynek akcji. Wydaje nam się, że nadal jest tam przestrzeń do wzrostów. Oczywiście po tak silnych wzrostach mogą się jakieś mniejsze lub większe nawet korekty pojawić i w tego typu sytuacje byśmy wykorzystywali do akumulowania akcji, bądź dla inwestorów, których tam nie ma, żeby powoli gdzieś tam wchodzili sobie na rynek akcji. Widzieliśmy bardzo silny ruch na spółkach z WIG-20. Oczywiście tam też jest jeszcze przestrzeń, bo chociażby banki, jak popatrzymy na wskaźniki sektora bankowego, takie zagregowane, to cena do wartości księgowej to jest na poziomie 1,2, więc po tak silnych wzrostach trudno mówić, żeby ten rynek był jakoś przegrzany, tak żeby był przewartościowany, więc wydaje mi się, że tam też jest cały czas przestrzeń, a wiadomo, banki to jest tak duży udział w indeksach, że żeby indeksy rosły, muszą rosnąć banki. Natomiast wydaje mi się, że w którymś momencie przyjdzie taki moment i być może to już jest teraz, także powoli należy, że tak powiem, przesiąść się do tego segmentu małych i średnich spółek, że obserwowaliśmy teraz bardzo silne wzrosty dużych spółek, a w kolejną fazą taką to będzie ruch na małych i średnich spółkach i wydaje mi się, że gdzieś druga połowa roku, być może się to zacznie gdzieś takim na przełomie pierwszego, drugiego czy w drugim kwartale, że te małe i średnie spółki też zaczną rosnąć. My preferujemy raczej takie podejście bottom-up, szukamy po prostu spółek. Wydaje mi się, że tutaj po prostu bardzo dużą rolę będzie odgrywać selekcja, dobór spółek, tych, które będą zyskiwać w takim otoczeniu makroekonomicznym, spółek, które będą korzystać nie tylko na ożywieniu u nas w kraju, w Polsce, ale również na dobrej sytuacji u naszych sąsiadów w Europie Zachodniej. Tak? I tego typu spółek szukamy.